Słychać czy nie słychać? O, to jest dobre. A znaczy... O, po rozpuszczalniku, tak. Ale mną szatan telepie na bok. Ja pierdzielę. Co tu jeszcze jest? Jakiś promień? O. jak ten, jeszcze tylko brakuje... A nie, no nie będę tutaj hitlerował, ale... A dobra. ale to jest dobre. jeszcze trochę alkoholu. No to też na tym tle to też fajnie wychodzi. Nie, dobra, wracamy do normalnego trybu, bo tutaj nie ma co kombinować. Cześć Rudgol, cześć Przemek. W ogóle to słychać mnie, czy mnie nie słychać? Może mnie nie słychać nawet. Kurde, widać też mnie? Cholera jasna, ja się tak wygłupiałem, a mnie widać. No niedobrze, jak mnie widać. Przydałem, że mnie tylko słychać, bym wiedział, że tak się nie wygłupiał. Ciekawe, jak to... Jakie haki macie na mnie? A co to ja jestem? Jakaś... wieprzowa tusza, żebyście mieli na mnie haki, albo co tu ja, Janosik jestem, żebyście mnie mieli na haku wieszać. Ty, bo był z tyłu, a był z przodu i był z tyłu, ale z tyłu mi się urwał i jakoś nie miałem jeszcze, na się okazję to może i miałem, żeby przyczepić, ale nie miałem na tyle chęci zebrania się do tego, żeby... Zresztą ten z przodu też jest trochę przykrótki, ale wiesz, z przodu jest też dobrze, bo jak tam gdzieś się jedzie... A, to są jeszcze, przepraszam bardzo, nie wygłupie, to ja wygłupie, to dopiero wam mogę zrobić. Co oni tam piwują tak? Zamiast to kurwa popołudnie jest, zamiast to sobie odpocząć, to ludzie biorą i piwują te drewka i piwują, no ja nie wiem po co to. Zobaczcie sobie, jakie fajne miejsce z tyłu za mną jest, o, widzicie? Nie, no pewnie piłują drewka, bo takie, wiesz, taki dźwięk, jakby trawę, to by był bardziej taki długotrwały, jak taki krótki, to wiesz, tam jakieś gałązki przecina, albo palety pewnie, bo to ludzie sobie takie tam palety, kurwa, tną. No właśnie, no gdzie taki dworek, to jest pan, no a to może się przejdziemy, jak tak nie będę jeszcze na rower wsiadał, tylko może się przejdziemy, wam pokażę ten dworek, jak to wygląda, o. Fajne. Gryfy. No nie, no jeszcze nie moja. Takiego dużego kredytu jeszcze nie dostałem, żeby sobie tutaj fajny jest palana. Zobaczcie, brali tutaj równali, bo widzę, że w ogóle w tym roku na wiosnę mam wrażenie, nie wiem czy u was też, ale strasznie dużo w ogóle kreciki w tym roku strasznie szaleją. To nie tylko tam w Białymstoku ten krecik, co ma zielony berecik, ale zobaczcie, ile tutaj było tych krecich, tych no kopczyków, musieli to porównać. Nie, to jest posiadłość tych hrabiów von Avenslabenów w Ostromecku pod Bydgoszczą.
No właśnie, to chyba taki rok trafił, bo właśnie zauważyłem, że tam u mnie to też strasznie dużo tych kopców gdzieś tam jak się przejeżdża. Tu mamy nowy dwór, a tam mamy w oddali stary dworek myśliwski. Dawniej to był dworek mostowskich, czyli wojewodów pomorskich. A już z przodu, jak będziemy wracać, to wam pokażę, z przodu już się zaczęły pojawiać tulipany. Tam dalej sobie podjadę jeszcze pod ten, w park. No, w tamtym muzeum, w tym budynku starym pałacyku. Zresztą kiedyś wam tutaj pokazywałem to, w tym starym pałacyku jest muzeum, jedno z największych muzeów w Polsce instrumentów klawiszowych. Chodzi tam o fortepiany, o fizharmonię, o pianina. A w tym budynku też tutaj jest hotel, sala bankietowa. U góry jest jakaś część, pamiętam, tam, w tamtym miejscu, w tamtych tych, u góry jakaś część też wystawiennicza, jeśli chodzi właśnie o jakieś instrumenty chyba i o coś takiego. No a na dole jest normalnie restauracja, tutaj zresztą był kręcony część ujęć do filmu Wesele, ale nie tej pierwszej części, tylko tej drugiej części. Tutaj były kręcone właśnie druga część Wesela Smarzowskiego tutaj, no i drugie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim to było w Nieszawie. Tutaj w Ostrowiecku też to było kręcone. No jestem, patrz, nawet się VIP mogę pokazać, że jestem. O, a gdzie ten mój rower jest, gdzie ten mój rower jest, tam czekaj, o, tam macie mój rower. Tu sobie siedziałem i kawkę piłem. A taka restauracyjka. No nie wiem, czy tu w ogóle jakość jest w miarę dobra tego, czy nie jest w miarę jakość dobra, bo tutaj zasięg powinien być, bo tam w zasadzie już słuchajcie, tam mamy już słychać w oddali, tam słychać most ten na Wiśle w okolicy Fordonu, czyli tam już w zasadzie za Wisłą mamy Bydgoszcz, więc bez przesady tutaj trochę cywilizacji jest, mi się wydaje. Kurwa, tylko że mi tego rowera nikt nie gwiznął. Nie, ja sobie go może wezmę, bo tak z drugiej strony to wiecie, tutaj niby się wydaje, że tu sami hrabiowie, same tutaj wiecie, ludzie z wyższych sfer, a jeszcze przyjdzie co do czego, że mi ktoś tutaj rower zawinie i dopiero będzie, a ja do Torunia to ile, ze 40 km chyba mam. No Ostromecko, tak. Tylko wieje trochę, wam powiem szczerze. Już się naprawdę zielono robi. Zobaczcie sobie, że się robi naprawdę zielono. Już widzę, że też tam tulipany zaczęły wychodzić. No, jakiś tydzień czasu jeszcze i pewnie na dobre. Nie no, z buta to nie... Tak, słuchaj, no, wrócić bym pewnie wrócił, tylko kwestia po prostu czasu. Słuchaj, no, człowiek normalnie te kilkadziesiąt kilometrów na pieszo to sobie może chodzić. Ja pamiętam, jak moja babcia opowiadała, która mieszkała w okolicy, no, tam w okolicy Zbójna, Działynia, czyli też będzie ze 50 km od Torunia, to opowiadała mi, że dawniej temu z babami jeszcze no jej matka, czyli moja prababcia, to w okresie międzywojennym to szli na targ do Torunia na pieszo rano i potem wracali na drugi dzień, także dziennie te kilkadziesiąt kilometrów spokojnie po co można zrobić. O, słuchajcie, może sobie stawię na targ z różnymi tymi, także spokojnie można było sobie wrócić. O, patrzcie, to fajna. Nie no dobra, bo zaraz ktoś zadzwoni, znając was, to wy się nie potraficie bawić i zaraz ktoś zadzwoni tutaj do tego i żeby mnie wyrzucili, bo sobie chodzę niby i żarty robię. No. Tak, no pewnie, że nie wstyd. Tam jest fajny taki dziedziniec. Znaczy dziedziniec, no tutaj tak ten wjazd do tego parku, ale to na koniec sobie tam. Ładnie to jest, no ładnie, tutaj jest bardzo ładnie. Tak sobie ogólnie jeździłem tutaj w okolicy, po tym Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym i sobie mówię, zajadę do Ostromecka, no bo już niedaleko w sumie jestem. Zobaczę sobie tutaj bardzo ładnie całe duże kobierce tulipanów sobie kwitną. Mówię, zobaczę, czy to już czas. No i w zasadzie dzisiaj może jeszcze nie,
ale powiem wam, że już główki wychodzą tulipanów, więc pewnie za jakiś tydzień sobie tutaj przyjadę troszkę popatrzeć. No gdzie wędruje Daniel Kuzek? Tak wędruje, że aż dowędrowałem do Ostromecka sobie rowerkiem. Sobie wędruje. Tutaj mamy, ta część chyba jest bardziej taka renesansowa, a później tą dobudowano, ta jest w stylu, jak widzicie, barokowym. A tam mi się wydaje, że chyba taki styl renesansowy chyba, bo takie nawiązanie do klasycyzmu bardziej. Tutaj już widzimy takie bardziej fikuśne formy barokowe. A jeszcze może sobie podjadę, tam podejdę pod ten stary pałacyk, pałacyk myśliwski. O, to sobie może jeszcze zdjęcie zrobię tutaj przy tym. Te gryfy mi się, powiem wam, że podobają, fajne, fajnie są zrobione. Tak, chwilę widać, może tu będzie lepiej tak. O. Nie, Ostromecko, nie, no do Lubostronia to trochę daleko bym miał, ale w Lubostroniu w zeszłym roku sobie byłem. Jak byłem sobie tym kajakiem pływać z Barcina do tego, do, ojejku, z Barcina przez Lubostroń do, jaka tam jest miejscowość, tam jest na północ, Barcin, Lubostroń i później jest, no nie pamiętam, ale też bym zajrzeć. No w Lubostroniu ładny pałac. No pałac taki wzorowany, troszkę podobny jest bardzo do tego pałacu Królikarnia w Warszawie. Ale już tam chłopecki sobie, wiosna przyszła, to już sobie zaczęli piłować, już sobie zaczęli pewnie piłować drzewo na ten, na tegoroczną zimę. Będą piłować zamiast, no słuchajcie, popołudnie jest, ładny, zobaczcie, popołudniowy dzień, pogoda jest idealna, to kurde, ludzie, zamiast się iść na spacer, pochodzić sobie coś sobie obejrzeć, trochę sobie oddechnąć, odpocząć, to biorą, siedzą i piłują te drewka. No ja to czegoś takiego nie rozumiem. Zamiast korzystać z życia, to biorą i drewka sobie piłują. No jakby też nie mieli kiedy. A, no to zobacz, no to będę musiał się wybrać z Bydgoszczy do Lubostronia. A, fajna sprawa, bo ja do Bydgoszczy daleko nie mam, to bym się mógł przejechać i wtedy do Lubostronia. A tam ten pałacyk w Lubostroniu bardzo ładny jest. No i park z tyłu za tym pałacem jest ładny. Fontanna w takiej naturalistycznej formie z zestawem. O, tutaj ktoś się mnie pytał, to właśnie w tym starym pałacu myśliwskim, czyli inaczej Pałac Mostowskich. No nie jest to ten Pałac Mostowskich w Warszawie, to nie jest komenda ta stołeczna. Mostowscy to byli, chyba Michał Mostowski, ktoś jeszcze tam, to byli wojewodowie pomorscy. Też fajna taka kula, zobaczcie, z wikliny zrobiona. A może sobie podejdę troszkę z bliska, zobaczcie, tylko wygląda chyba, można. Zaraz na rower. No dokładnie, Przemek, wiesz, zamiast wyjść sobie właśnie gdzieś na rower, gdzieś sobie pojechać, coś sobie trochę odpocząć, to ludzie biorą i jakieś drewka sobie piłują, no. O, powiem wam, że całkiem duża ta kula jest. O, cholera, całkiem duża jest. Co to jest, taka przestrzenna kula z wikliny? O, zobaczcie sobie, taka potężna kula, nie taka malutka wcale. O kurde, ale tutaj jak elegancko już zajebiście tulipany pokwitły, no. A wiosna w tym roku to naprawdę wcześniej przyszła. I to są chyba, ach, biało-czerwone tulipany. Oho, ho, 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 jakie eleganckie. Dobra, tutaj to chyba rowera nikt mi nie zajuma, mi się wydaje. Nie, nawet trzy kolorowe, takie czerwono, żółte. Ty, pierwszy raz takie tulipany widzę, jakie fajne. Czerwono, żółto. A tam mamy ten pałacyk u góry. Jakiś orzełek jest. No
dobrze, może by sobie fajnie było. Ale to nie, to musiałbym... Nie, bo na tym, na wideo się przybliża. Która to w ogóle godzina jest, bo ja muszę pilnować czasu, żebym znowu po ciemku nie musiał wracać sobie. A byłeś koło Turnia? W takim chyba to się... Byłem w tym lapidarium w tym, w Młyńcu, tam koło tego starego drewnianego kościoła, ale Daniel, ci powiem, że te lapidarium to jest tam okant tyłka, że tak powiem, tylko potwód. Okant tyłka potwód. O, a tutaj mamy taki wizerunek pana Andrzeja Szwalbego, czyli gościa, który założył w Bydgoszczy Filharmonię Pomorską i tutaj właśnie jest zorganizowany i tu właśnie ten cały kolekcja fortepianów, pianin, ogólnie instrumentów klawiszowych tutaj właśnie jest z jego inicjatywy zebrana. Tam u góry nawet jest taki pokoik jego a la biuro, coś takiego przygotowane tym. No i byłem tam, no, przejadę się, pokażę wam te lapidarium młynieckie, ale tam tak na dobrą sprawę to tam nic szczególnego w tym lapidarium nie ma. No kamienie, no faktem, że stare kamienie, tak, po Pomorską w Bydgoszczy, no a co w tym dziwnego, że Pomorską w Bydgoszczy. Ja ci chcę tylko przypomnieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego Toruń w ogóle był stolicą województwa pomorskiego. Może się wydawać to trochę dziwne, że Toruń stolicą, ale wtedy oczywiście Gdańsk nie należał do Polski, więc takim jednym z większych miast to był Toruń. I Toruń w ogóle był stolicą województwa kujawsko-pomorskiego. A tam już zobaczcie, tam, za tymi drzewami, za tymi łąkami, za tą rzeką mamy Bydgoszcz. No dziwnie się łączy, ale tak było, słuchaj, że no zresztą Toruń, jakby nie patrzeć, już leży po prawej stronie Wisły, czyli leży na Pomorzu, w województwie kujawsko-pomorskim, ale większa część Torunia, no i te historyczne stare miasto toruńskie leży bardziej na Pomorzu, natomiast lewa część Torunia leży na Kujawach, stąd województwo kujawsko-pomorskie, ale no sprawdź sobie, jak mi nie wierzysz, że akurat w dwudziestolecie międzywojennym to właśnie Toruń był, zresztą w Toruniu mamy na przykład Aeroklub Pomorski, też by się wydawało, z jakiej racji w Toruniu jest Aeroklub Pomorski, ale no jest pomorski, bo tak jak mówię, o tam jakie parcie fajne, ciekawe, to się chyba nazywa prawidłowo tutaj te zwieńczenie u góry trójkątne, czekajcie, jak to się nazywa, nie tympanon to jest nad wejściem, ale jakoś w architekturze to się nazywa prawidłowo. O, widzisz skarpy w Toruniu, tak się kręcisz, no to i Kaszczorek, nie byłem tam lata, a relaxingologist, nie ma sprawy, na skarpę, ostatnio byłem nawet chyba na skarpie, nawet mi się wydaje rowerem, jak wracałem, skąd to ja, a jak wracałem z Osieka, to wracałem sobie przez skarpę, tam w ogóle na tej skarpie to ostatnimi dni cała masa łosi przychodzi, tam z okolic Złotoryj i Kaszczorka. Tak, wybiorę się, nie ma sprawy, jak chcesz to mnie zasubskrybuj, jeżeli możesz, a jak nie, to chociaż raz na jakiś czas zaglądaj, to na pewno się wybiorę, to nie ma sprawy tam. Tak. W Kaszczorku jest bardzo fajny drewniany kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Fajny taki drewniany kościołek z dobudowaną tą... Znaczy drewniany, przepraszam bardzo, albo szachulcowy, drewniano-ceglany, już nie pamiętam. Teraz ogólnie chcę ci powiedzieć relaxing golodzy, że jest zamknięty w ogóle ten zabytkowy drewniany mostek na Drwęcy między Złotoryjem a Kaszczorkiem, tam go chyba remontują. No i w Złotoryi są ruiny oczywiście zamku polskiego, zamku Kazimierza Wielkiego, no, zbudowanego nie jego rękoma, ale zbudowanego na polecenie Kazimierza Wielkiego. A tutaj zobaczcie sobie, mamy fajną taką na dole, mamy fajną aleję lipową. Tutaj jak te lipy będą kwitły, to będzie fajnie to wszystko pachniało. I na dół się schodzi do takiego stawiku. Tam po lewej stronie jeszcze mamy różne jakieś takie skwerki, czy kawałeczek takiego ogrodu różanego chyba, z tego co pamiętam. Ja nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, czy nie. To ja może wyłączę w ogóle sobie tą. Słuchajcie. O. Słychać mnie teraz, czy nie słychać mnie teraz? No, to tam coś leci, ale możesz, jakby cię chciało, to możesz sobie zobaczyć, bo ja nawet chyba tam z 2 lata temu nagrywałem taką
z kilka czy kilkanaście filmików właśnie gdzieś tam ze Złotorii, z Kaszczorka i tak dalej, to jakbyś sobie chciał, to możesz tam poszukać, ale to, no jeszcze na pewno się wybiorę nieraz. Tylko, żeby mi tam rowera nikt nie gwizdnął. A, słychać, no to dobrze, bo mi coś ostatnio, ten, słuchawka jakąś pół godziny temu pikała, że chyba bateria jest słaba, to żeby nie było, że mi się bateria wyczerpie, bo będę gadał, gadał, a nikt mi nie będzie słyszał. Ty, czy ja tej przejdę, czy nie przejdę? Jakoś chyba przejdziemy sobie. No śmieszne, powyginane te drzewa, tak pewnie przycinane, ale to są właśnie lipy. Tutaj była taka aleja lipowa na dół, słuchajcie, do takiego oczka wodnego. Sobie jaśnie państwo chodziło, spacerowało sobie. Ty, czy ja wiem, czy jak w horrorze, no może jakoś mi tam się to z horrorami nie kojarzy, ale... O, już mi pika ten. Ojejku, ale jakie skarbie. Bardzo sobie wypraszam sobie tego typu powitania. Jak już masz się witać w taki sposób, to może lepiej w ogóle się nie witaj, niż by to miało być tak, jak jest. Tutaj nie pamiętam, co to jest. Czy to jest czasami niewinogrono? Chociaż nie, na winogrono to mi to nie wygląda, bo to za cieniutko jest, ale... Oj, kochający, weź miniaso albo DD, wejdźcie ze swojego niku, bo niepotrzebnie tutaj zakładacie nowe. Nie, nie, winorośl nie, winogrono nie, to chyba jest winobluszcz albo coś takiego, jak kojarzę. O tak, chyba ten winobluszcz to jest chyba taki właśnie, co na jesień tak na intensywnie czerwono-żółty kolor się przebarwia. Tutaj lawenda, o róże już jak elegancko sobie zaczynają kwitnąć. Tutaj, ale róże to troszeczkę później pewnie, jakoś tak w maju. Tutaj jest fajna chyba taka, z tego co pamiętam, jakaś fontanna z gołą babą. Fontanna z gołą babą, a to będzie... Tylko gorzej jak to będzie z gołym chłopem. Nie wiem, się wydaje, że to chyba taka... Nie no, goła baba, bo ma tutaj walory raczej kobiece. No coś wspaniałego, o. Dobra, nie, no ale też trzeba sobie porotować troszeczkę, no bez przesady, no. Ja nie mam 60 czy 70 lat, żeby być cały czas poważnym, to sobie trzeba troszeczkę też porotować, no. Widzicie, takie coś w stylu ogrodu francuskiego, bo tak właśnie ogrody francuskie były urządzane, że w centralnej części była fontanna, najczęściej fontanna w formie takiej kobiety. A tutaj wokoło tego były wydzielone takie kwaterki. Wydzielone kwaterki no najczęściej jakimś bukszpanem czy tujami. A po środku sobie rosły właśnie jakieś kwiaty. Typu róże i tak dalej. Róże czy tulipany. Nie wiem, o jeszcze sobie kwitnie forsycja. A jest na brzegu posąg. A no to nie, to nie widziałem akurat w Augustowie. Gołej Zośki nie widziałem. Ale jak tak, to chyba przyjdzie na to, że będzie trzeba pojechać sobie ją zobaczyć, gołą Zośkę. Tu się wspiąć teraz do góry. No ogólnie tutaj ta część pałacu, no i część parkowa tego pałacu jest umiejscowiona na takiej skarpie wiślanej, tutaj dawniej temu, no na skarpie pradoliny Wisły, więc jest troszeczkę taki góreczek, można sobie pospacerować, pochodzić. Raz przy nagraniu jak do gołej baby, ale kochający inaczej. No i co, zazdrościsz mi, że mam co pokazać, a ty nie masz? Nie zazdrość innym. Miej pretensje do natury albo do Pana Boga, że cię tak pokarał. A nie miej pretensji do mnie, no. Jest rower czy nie? No teraz to się, ale powiem, że tutaj, kurde, tak ładnie pachnie chyba. Mi się wydaje, że to chyba gdzieś tutaj wisienki muszą tak kwitnąć, bo to forsycja na pewno tak nie pachnie, ale... Dzień dobry, Hasem, ale powiem wam, że... O już, patrzcie, te! Zaraz będą kasztany kwitły. Ale numer.
też wygląda. Co wam przypomina ten listek? Co wam ten listek przypomina, żeby trawa z Mazur? Kurde. Aj, cholera jasna. Trawa z Mazur. Jakie tam, słuchaj, ty mi tu nie będziesz mówił, w co ja mam iść. Uważaj, żebyś kasam ty jeszcze w pasiaki nie poszedł, bo jak to mówił Bardyń, przyjedzie do ciebie Ijo na Mazury, przyjedzie tam komin twój wokół komun, ten komin w PGR-ze ci otoczą i zrobią zatrzymanie DD i będziesz miał wtedy, wiesz, wtedy dopiero będziesz miał, no. Pójdziesz w DBST. No oczywiście, że mogę pozdrowić Magdalenę. Czemu nie, Wiktoria? No pozdrawiam i Wiktorię, i Magdalenę. Nie ma sprawy. No i gdzie się wybieram? No będę musiał wracać chyba do Torunia. Która to godzina w ogóle jest? Poda mi ktoś, która jest godzina. Tylko mi tu nie pisać, że jest 21.37, bo ja w takie bzdury to nie uwierzę. O, a pałac Pawła Michała Mostowskiego, wojewody pomorskiego, 1758-1766. Cześć, pada śnieg. O, 17.09 już jest? Kurde, bele, to wam powiem, że nie za dobra sprawa. Będzie trzeba się chyba... Ale do jakiej Manusi mam iść? Bo nie wiem, o jaką ci Manusię chodzę. Zresztą cwany to ja też nie jestem, ale chociaż mi powiedz, o jaką Manusię chodzi. To jest właśnie ten mur. Trochę taki jak średniowieczne w zamkach, bo tutaj mamy ten krenalarz. Jak nie wiecie, co to jest krenalarz, to jest właśnie takie wyząbkowanie górnej części muru. A i znowu chłopecek piłuje. Ale jaki Manusi? Ja nie wiem, o co ci chodzi. No jestem tutaj w... Cześć, Lena Łatyszkiewicz. Jestem tutaj w pałacu, w parku przy pałacu w Ostromecku pod Bydgoszczą. Po prawej stronie Wisły, Bydgoszcz jest po lewej stronie Wisły. Ja tu jestem po prawej stronie, ale tam już za Wisłą mamy sobie Bydgoszcz. Tak jakoś mnie z Torunia się zebrało, żeby rowerem sobie przyjechać. Dobra, nic, przejdę się jeszcze. Ty sobie lepiej uważaj, Sikora, z tym zdjęciem, bo ja ci zaraz dam, będziesz ten mój wizerunek wykorzystał. Ty, Sikora, weź się, pokaż, sam sobie wstaw w miniaturkę, w awatar swoje zdjęcie. Taki jesteś elegancki chłopak, takie masz eleganckie, drogie, markowe kurki, te kurki. No kurki może też masz, nie wiem, ale masz takie markowe, drogie kurtki, to sam się weź pokaż zdjęcie, a nie, tej będziesz sobie moje zdjęcie wykorzystywał, Sikora, no. Ja wiem, że może mnie lubisz, może ci się podobam, ale to nie znaczy, żeby zaraz sobie na awatar moje zdjęcie wstawiać, no. Słuchaj, no tutaj teraz to sobie jechałem przez Rzęczkowo, przez Skudzewo, przez Wałdowo Królewskie. Jechałem sobie tej bardziej tak niebliżej Wisły, a teraz sobie chyba wrócę rzeczywiście. Tylko, że tutaj kiepsko jest, bo chyba dopiero ścieżka rowerowa zaczyna się od Złej Wsi Wielkiej, czyli w zasadzie pół drogi. No prawie pół drogi, musiałbym sobie jechać po tym, po poboczu, normalnie na tej drodze. Takiej zwykłej dla samochodów, a to troszkę lipa jest, bo te samochody szybko jeżdżą, ale no zobaczymy, może szybko przelecę tam do tej Złej Wsi Wielkiej, to jakoś przelecę. No i potem Złej Wsi Wielkiej to jest ścieżka rowerowa mniej więcej zaraz tam blisko drogi. Ta, poukładane mamy, jak te. Mamy Sikora poukładane, jak u ciebie palety na tirze, tylko tam dobrze pasami zwiąż, bo wiesz, z tym twoim układaniem to jest tak, że teraz możemy mieć poukładane, ale jak dobrze pasami tych palet nie zwiążesz, to na drugi dzień, jak będziesz jechał, to i tak będzie wszystko porozwalane i niepoukładane. No cześć, Lenka, kanał o wszystkim, witam cię. No widzisz, Marta, no ale to chociaż się z tym nie ukrywam, że głupi jestem, no. Czekaj, ja sobie zacznę... Aha, Marta, to muszę wejść sobie zacząć na twój kanał, to zobaczę, jaka ty jesteś mądra, no bo jak oceniasz mnie, że jestem głupi, to najwidoczniej ty musisz być bardzo mądra. Tam na pewno na kanale masz same mądre treści, jak mi się wydaje. Marta i taki czerwony awatar. Zaraz sobie Martę obczaimy. O, ktoś sobie jeszcze... Nie żółty szalik, tak jak to było w filmie. Gdyby to był żółty szalik, to bym powiedział, że tutaj chodził sobie Gajos może na spacer, a to czerwony szalik, to raczej nie Gajos. To czerwony szalik, to może on Bryski.
No Radosław Felczak spotkałem trochę. A gdzie ja tam na TikToka się bym... Co ja bym na tym TikToku robił, to wiesz. Na TikToku to ja bym chyba... Chociaż może bym mi karierę na... Nie, ja pewnie bym... Słuchajcie, gdzie ja bym kariery nie zrobił? Mi się wydaje... O. Pięknie. Chciałem zacząć, czy te tulipany tutaj już kwitną, ale nie chyba. Nie, tu jeszcze nie, ale już wam powiem, że lada chwila co to wszystko zakwitnie. Będzie ładnie wyglądało, jak tak się kolorowe główki pojawią. No, bo tu już, o, już tu lada chwila. Moment. Będę regularnie zaglądał tu do ciebie, ciekawe miejsca ze starych śmieci pokazujesz, że ty będzie zapłatnie byłem już w okolicach, który niósł 8 lat. A, no to widzisz, a to ty gdzieś z okolic Torunia w ogóle jesteś, czy nie? A kurwa, mi tu wszystko powypadało. Wszystko mi tu powypadało. Na góry! No. O. No to matko boska, Marta, jak ty masz 8 lat, to ty się zajmij czymś innym, a nie oglądaniem. Nie no, no 8 lat, no Marta, moja droga, no dziecko, to naprawdę ty sobie znajdź jakiegoś innego, że tak powiem, tego. No może nie idola, ale raczej sobie tam może, nie wiem, o jakichś zwierzątkach coś tam pooglądaj, czy jak, no bo tutaj to za bardzo u mnie to wiesz, no. Nie no, zresztą się wydaje, że chyba mam zaznaczone, że tutaj to powyżej 18 lat tylko mogą wchodzić. Ja nie wiem, z jakiej racji ty masz 8 lat, no. Może jak ja miałem 8 lat, to jeszcze nawet nie wiedziałem, że coś takiego w życiu będzie jak internet, no. A coś mi bateria chyba siada, ale kurwa. Dlaczego mi ta bateria siada? A może już mi się rozładował? O kurde, to będzie trochę kiepsko. O kurde. Trochę lipa. No nie z Jakańskiego, tylko tego, wesele Smarzowskiego nagrywali. To się zgadza akurat, tak, to nagrywali tą drugą wersję. No dobrze idzie, jak no 8 lat to dobrze idzie. No zawsze problem z baterią, ale ja sobie, jak sobie jechałem, to ogólnie wiecie, tamte sobie shorty nagrywałem i tak dalej. I ten. No i sobie trochę oglądałem różnych filmików na YouTubie, muzyki sobie słuchałem. I nawet ogólnie nie planowałem, że jakiegoś lajta będę robił. Jedź pan kurwa, nie patrzysz te. Hasan, skąd to? Skąd ty to? Skąd to? Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie ja to słyszałem? Gdzieś to słyszałem, ale. A może lepiej nie dociekać skąd. Sikorki, czekaj. A, tak, to sikorki, tak te. Tak to sika, tak to właśnie sikorka, tak. A, nawołuję sikorkę, może gdzieś tutaj tirem zajedzie. Dzień dobry. Jest, ale już końcówka, bo zaraz mi bateria siądzie. Jeszcze sobie podejdziemy pod ten mauzoleum grobowe rodziny von Avenslabenów, czyli ówczesnych właścicieli tego tutaj przybytku, jeśli chodzi o budynek, o pałac. I jeśli chodzi o park. No i nie tylko, bo oczywiście okoliczne włości, to wszystko też należało do nich. Tylko, że mi się rower nie obalił. O, zaraz się obalił. Dobra, w dupie. Właśnie przed wejściem, jaka fajna mozaika jest zrobiona. O, i tam widzicie, jaka tej mozaiczka jest z takich tych kafeleczek. Jest wejście do tej tego mauzoleum. I tam sobie spoczywają, oczywiście oni spoczywają, słuchajcie, na dole i tutaj chcę wam pokazać, że nie wiem, czy jeszcze będzie widać, ale ostatnio, jak byłem jesienią zeszłego roku, to było widać. Tutaj jest zejście i tutaj taki powinien być mechanizm chyba. O, tam zobaczcie, jest zejście na dół. Zejście jest tam na dół, widzicie? I tam się wchodzi pod spód i trumny były wprowadzane. Kurwa, bym wpadł do środka. I tam trumny były wprowadzane, słuchajcie. Nie były trumny wkopane w ziemię, tylko normalnie pod spodem jest taka wykopana, wydrążona nisza. I tam w tej niszy, w tych piwnicach właśnie byli pochowani. Zresztą, no podobne, no nie takie podobne, ale no na podobnej zasadzie, że też na dole w niszy są takie grobowce, mauzolea. Na przykład w okolicy Torunia, von Wolfów,
w Gronówku i tych. I kurde, nie pamiętam jak oni mieli na nazwisko, ale w Ostaszewie. Tam w Ostaszewie nawet jak się spojrzy, to widać taki mechanizm, słuchajcie, mechanizm taki do kręcenia, taką korbkę, mechanizm z takimi tam trybami i z linami stalowymi, gdzie się ich spuszczało, te trumny się spuszczało na dół tam. No i trumny były na dole, a u góry tutaj można było sobie jakieś tam postawić znicze, kwiaty i tak dalej. Można było jakieś tutaj chwilę zadumy spędzić albo odprawić jakieś uroczystości. A oni wszyscy leżeli na dole w podziemi, w podziemiach. A, patrz, wielka gra. Kurde, a to ona jeszcze w ogóle żyła, to stara kobita. O Jezu, 82 lata, to tak no. No właśnie, chciałem na obiad jechać sobie tutaj do tego, do... na tą karkóweczkę do tego, do Strzyżawy. Ale nie wiem, chyba będę jechał prosto do Torunia. Może się przejadę jeszcze do Strzyżawy. Nie wiem, pojutrze na przykład, czy jak. Podobno w weekend ma być elegancka pogoda, to pewnie też się gdzieś wybiorę rowerem. Karol, myślisz, że Piotrek jest lateksem? Się wypowiesz ostatnio? Jak się wypowiesz ostatnio? Ty, Rucha, ale powiem ci, że tak nie wiem za bardzo, jak tam ostatnio po tych akcjach. Bo ja tak za bardzo tego, powiem ci, że nie oglądam. Ale z tego, co mi się gdzieś tam rzuciło w oczy, nie wiem, gdzieś tam jakiejś społeczności, chyba Łukasza czy coś takiego, no to wynika na to, że chyba jest lateksem, no. Wynika, ja mu tam w dokumenty nie patrzyłem, tak naprawdę ja nie wiem. Pewnie Łukasz lepiej wie, bo ma dostęp do wiele więcej informacji, ale no z tego, co wynika, to niestety wychodzi na to, że można mniemać, że tym lateksem jest. Czy jest na pewno, czy nie, no to ja tak naprawdę nie wiem. Mi się wydaje, że może nawet i Łukasz do końca nie wie, bo no chyba, że ma rzeczywiście takie stuprocentowe dowody. No ale na pewno wynika z tego, że coś ku temu chyba jest i wynika się, i można sądzić, że raczej tym lateksem raczej jest, no. Czy jest świadomie, czy nieświadomie, to druga sprawa, bo może być nieświadomie, ale zresztą co to, jak można być nieświadomie lateksem, no. Chyba później koniec końców się człowiekowi oczy otwierają i widzi, co jest pięć, no. No gdzie idę? No idę już z powrotem do tego. Proszę w pionie nie transmitować, bo ja przewinąć. A no dobra, przepraszam Cię Andrzej zwany Kazimierzem, tylko wiesz, powiem Ci, że ogólnie jak tak sobie z ręki, że tak powiem z rąsi sobie transmituję, to powiem Ci szczerze, że jest mi o wiele wygodniej nagrywać w pionie. No bo tak w poziomie to jest mi potem ciężko telefon trzymać, wiesz. To ja przepraszam bardzo, ale no musicie... Karol, dobra, sikora już, patrz. A już sikora sobie się przylogował z Karola Teryka, syna Barneya, na układacza. Zaraz się przyloguje jeszcze na ten, na kolejne konto, ten piesek niemiecki, czy owczarek niemiecki. No kurtka to taka, czy ja wiem, czy ładna, no taka kurtka, wiesz, soft shellowa, jak to chyba się prawidłowo nazywa. Na rower to, a pod kurtką to tylko, ty co, pod kurtką ma coś, czy nie? A, koszula, to koszulka zwykła. Kurde, właśnie nie wiem, na kogo głosuję. No właśnie, to jest ten problem. Chyba będę musiał, co jest dzisiaj w ogóle za dzień tygodnia? Środa, czy nie, czekajcie. Nie, czwartek chyba jest. No, to jeszcze jutro, piątek, sobota. Muszę się tutaj troszkę poorientować u pana tego, Kępińskiego. Muszę sobie na kanale pooglądać te nasze toruńskie debaty na prezydenta. Muszę zdecydować, na kogo będę głosował. No na pewno nie na Zalewskiego. To już jest pewne, ale na kogo zagłosuję, to jeszcze nie wiem. No, obejrzę sobie jutro jakieś debaty, zobaczę. Ale no obcisłych bokserek, nie, no obcisłych takich, nie, no nie noszę takich obcisłych, no normalne, no jakie tam, czy obcisłe, czy nie obcisłe, no normalne takie, wiesz, no obcisły to nie można nosić, bo to jest niezdrowe ogólnie dla tych, dla, no wiecie dlaczego, no to nie jest ogólnie za zdrowe, na Jana Washingtona, ale ten, ale no takie normalnie, no luźnych takich też tam jakoś nie lubię, jakichś jak w worku, no, a żon, czy to jest takie, kto tam pisał, czekaj, Rucha, to. Już po niku mogę sądzić, że to raczej informacja chyba za dużo nie jest ci potrzebna, no. Tak, no najgorszy, takie sztuczne biały proszek to jest najgorsze, no. Cotton Wordy, ta, Dawid, Cotton Wordy. Te sztuczne to są właśnie takie najgorsze, nie? A ten, a... Najlepiej to jest właśnie z bawełny, nie? A tam zobaczcie, dawniej temu ludzie to nago latali sobie po plaży. Ja to wam powiem, że jakbym na takiej bezludnej wyspie... O, zaraz mi się bateria wyczerpie. Mieszkał to by se w ogóle, tak jak Pan Bóg mnie stworzył, bym sobie nago latał, bym się niczym nie przejmował, no. No ale w społeczeństwie to nie można, bo to wiadomo jak to jest, to dzieci by zobaczyły, a jeszcze jakby kobiety zobaczyły, to by w ogóle człowiek musiałby uciekać całe życie, żeby mnie nie zagoniły. Te lumpy z tych temu
Shine gówna najgorsze, ale jakie jest Shine, a co to, nawet nie wiem co to jest Shine, wiesz? Korlety masz czarne, jakie mam czarne podniebienie. Damianek, ty, ja to chociaż ci pokazuję, jakie mam podniebienie, a ty to w ogóle ci nigdy nie pokażesz. O, dziennikarstwo, no to moglibyśmy sobie jakiś wywiadik z twoją siostrą zrobić, no czemu nie? Może bym tam jej coś ciekawego poopowiadał. Chyba, że dziennikarstwo śledcze. To za bardzo nie chcę mieć do czynienia z dziennikarzami śledczymi, bo jeszcze może wyjdą jakieś sprawy, o których bym nie chciał wiedzieć, a które się może jeszcze nie przedawniły. To może lepiej, jeśli chodzi o dziennikarza, o dziennikarkę śledczą, to może nie, ale... No nara, Wiktor Olczyk, trzymaj się, nara. Dobrego popołudnia. Jako dorosły facet, który masiano, ubiera się tylko w bawełnie komfort. No tak, no. No. Już chwila, bo tutaj tak zagłuszają. No, słucham. Uchronieni mieli swego czasu taki... Ośrodek, coś takiego? Tak. Oj, to powiem panu, że za bardzo nie orientuję się. Pierwsze nawet słyszę. W tym pałacu, czy w tamtym, nie wiem. Ale tak powiem panu, że nie kojarzę, bo tam w tamtym pałacu to jest pałacyk dawnych tych dawnego wojewody pomorskiego. To jest stary pałacyk myśliwski. Pierwszy tutaj zbudowany na tym terenie. Ten dopiero powstał później. I tak nie kojarzę, żeby tutaj coś było. Chyba, że może w okresie, na przykład w czasie II wojny światowej, albo zaraz po wojnie. 50-60 lata. No to może też było, bo powiem panu, że tutaj nie pamiętam w tych czasach, jak ten pałacyk, ten nowy, jakie miał historię. Odebrali to niedawno, ileś tam najwyżej 10 lat temu. No to nie wiem. Oj, to nie, to 10 lat temu tuż tutaj byłem i pamiętam, że tuż był tutaj taki kompleks hotelowo-gastronomiczny, nie? Może wcześniej, ja nie wiem, tak mówię, 10, a może 20. No to może, no. No a ja tam 15 lat temu to jeszcze biegałem po podwórku, nie? To jeszcze tak nie jeździłem. Nie zbierałem informacji. Dokładnie, nie zbierałem informacji. No również do widzenia mojego dnia. No chłopcy, jakiś starszy dziadek taki, wiesz, chyba. Karol na razie robi różne artykuły i ma płacone za wersy, co C9 zarobi, ale później inaczej będzie miała zapewne, niech pan cholera nie. Nie, nie byłem dany na otwarciu, właśnie muszę się tam wybrać, żeby, no ale co tam, no kawę masz do wypicia, lody do zjedzenia i tyle, no. No to ja dzisiaj, jest czwartek, to za 100 dni jest co, ale bez liczenia. Kurwa, nie, zjadłeś Piotra Sikorę człowieka, no. Ty, no nie, Karol TRK syn Barneya, jak już bym miał do wyboru, czy umrzeć z głodu, czy zjeść Piotra Sikorę, to powiem ci, że nie, to bym raczej wolał chyba popełnić swoje świadome seppuku i harakiri głodowe niż zjeść sikorę, bo ci powiem, że nawet jakbym miał żyć potem 1000 lat po zjedzeniu tego sikory, to powiem ci, że co to by było za życie 1000 lat, jakby mi się ciągle ten sikora gdzieś tam odbijał. Więc na pewno bym się na to nie zdecydował, żeby sikorę zjeść, no. A tutaj zobaczcie sobie, już tulipany się zaczęły pojawiać, tylko czekajcie, ja tu muszę sobie rower trochę go skonfigurować inaczej. O, tutaj już się zaczęły tulipany elegancko pojawiać. Tu i tutaj. O, tutaj mamy taką instalację artystyczną. No, teraz zobaczymy, czy takie mądre jesteś, ta? Czy ktoś mi powie, co to jest za no, to nie jest przyrząd, ale to jest wzorowane, tutaj taka forma przestrzenna jest wzorowana na pewnym przyrządzie astronomicznym, jaką się nazywa. Ciekawe, czy będziecie widzieli, no. O, prawda. Veritas temporis filia est, czyli prawda jest córką czasu. Nie tam kuna, no Jezu, Damianek, ty jesteś Damianek, nie ten, ty nie bierzesz udziału w takich zabawach, bo ty się nie potrafisz bawić. Nie no, sekstans to nie, sekstans to jest troszeczkę inny. To jest astrolabium się nazywa. O, Mikołaj Kopernik w Toruniu na tym swoim pomniku w ręce dzierży właśnie takie astrolabium ubrany w togę tą profesorską. Nie, to jest właśnie astrolabium, wiesz? Nie no, do muzeum nie pójdę. O tej porze muzeum jest już po pierwsze zamknięte, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że wiesz, no to ja tam będę. Do muzeum jakbyście chcieli, wapem sobie tutaj przyjechać na przykład, może ktoś by chciał sobie zwiedzić, to powiem wam, że dla takich chłopecków jak wy, co nie macie pieniędzy, to na przykład we wtorki
jest wejście do tego starego Pałacyku Myśliwskiego. Zresztą bardzo ładnego, wam polecam sobie wejść zobaczyć, bo tam jest chyba 4 piętra do góry są. Są jeszcze też piwnice fajne w dole. To możecie we wtorki przyjść, bo jest za darmo. No i tutaj też jest wejście tam do góry się wchodzi po schodkach i na górze. No to we wtorek macie, słuchajcie, tutaj za darmo. Dobra, nic, ile mam procent baterii? 5%. Dobra, słuchajcie, żegnam się z wami sprzed tego pałacyku eleganckiego. Lecę sobie do domu, bo mam 5% baterii. Wyjdzie na to, że będę wracał całkowicie bez telefonu. W sumie jeszcze mam ten drugi telefon, to może sobie przełożę kartę, ale wracam, bo wiecie, jakby mi coś się po drodze stało, bym sobie koło przebił albo bym jakiś dzik zaatakował, to żeby potem nie było później lipy, że nie będę miał nawet z czego zadzwonić, bo to wiecie, przez te lasy jak będę jechał, to się trzymajcie i tyle. No, chciałem jeszcze ogólnie podjechać sobie zjeść karkóweczki trochę, ale ten... Nie, sikora, nie dzwoń, bo mi kurwa baterię wyczerpiesz. Poważnie ci mówi, sikora, nie dzwoń, nie rób sobie jaj, mój drogi, bo wiesz, wyczerpiesz mi baterię. Małgorzata, no móc to możesz oglądać, bo wiesz, no tutaj u mnie żadnej patologii i tak dalej nie ma, więc móc to możesz oglądać, ale powiem ci, że chyba myślę, że chociaż z drugiej strony, no chociaż czegoś ciekawego się dowiesz z moich opowieści, bo ja jestem bardzo mądry człowiek i elegancki w ogóle, może będziesz brała ze mnie przykład, no. Ale lepiej sobie poszukaj, że tak powiem, może coś bardziej odpowiedniego dla twojego wieku, no tak ci powiem. Nie, nie słyszałem też. Dobra, na razie, słuchajcie, trzymajcie się, bo mówię, bo to lipa jest. Bez telefonu to wiecie, jak to będzie. Trochę kaplica, no. Może jakoś się jutro odpala, albo pojutrze. Pogoda ładna, to gdzieś się też pewnie na rower zbiorę, no. Na razie.